Cześć moi drodzy, ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dragon Questa. Jak sobie widzicie, mamy iść przez Manglove, tak by to nazwał, i na wschód Cobblestone, czyli chyba to będzie ten Heliodor region, bo nic innego na wschodzie nie ma i nigdzie indziej nie możemy wyjść. Także zbliżamy w tamtym kierunku. Ja już tutaj troszkę poexpiłem. Poza nagraniami mamy teraz jakieś tam nowe potworki typu dziczki takie, co zobaczycie zresztą. Dzik, który chyba normalnie sobie atakuje kłami, i ten kapelusz ma atak ognisty. O, ale nie zobaczycie tego. Teraz mam na razie 10 poziom. Nie wiem, 300 może punktów brakuje do 11. Oj, sorry. Dużo wam nie będę tutaj nudzić was z bitwami, nie będę, bo cóż, ekspis można cały czas i to nagrywać, ale to jakieś to jakieś chęci do oglądania całego tego ekspienia bym nie miał ja sam. Także ja wam oszczędzę tego takiego ciągłego ekspa, żeby po prostu mieć szansę dalej w grze. Chociaż ta gra nie jest jakaś tam mega na razie trudna, może przez to, że to jest początek. Zbliżam się do 5 godzin gry, więc może to jeszcze te wszystkie trudności przede mną i przed wami. Tutaj są dalej dziczki. Dalej przejdziemy, widzę. Zobaczmy. Tutaj jakaś jest jakaś szczelina i nie wiem, czy tutaj przejdziemy, czy nie. A widzicie to takie złote błyski, ja wiem, może nie błyski. O. Aj, jeszcze coś innego. Dobra. Gdzie ten błysk? Tutaj. Czy przyjdziemy? A to Lida, dlatego tak błyszczy, by powiedział. Czyli skoro tutaj jest Lida, to z drugiej strony nie można było przejść. Chuj, że 3 kawałki wyleciały, ale cały kryształ jest na dół. O, skrzydeczka, fajnie. Sigupial. Czekaj, skoro Erik to tutaj, można powiedzieć, chciał wziąć, zabrał do ekwipunku. A czekaj, co to było? To? Jakaś taka jakby różdżka mi się wydaje. No to ciężko mi było przetłumaczyć w jakikolwiek sposób. Okej. Aha, i tutaj schodzimy w dół. Spoko. Dalej są też dziki. A to one uciekają jeszcze przede mną. Okej, boost. Więc teraz zrobię to, co chciałem. To jest właśnie pojebane zaklęcie, że jest dobre, ale musi być grupa tych samych przeciwników. Teraz tak, czekaj. Ja chcę zobaczyć, czy tutaj by coś było. Nic konkretnego. Dobrze. To idziemy. Chcieliście walczyć. Oni tutaj są tacy jednostrzałowcy, ewentualnie do dwa strzały. Cyk. Miss? Tata będzie miss, czy nie? Oj. Czy jakieś tam zagrożenie mimo tego wszystkiego stwarzają.
Mimo tego, że tutaj już tam potek spiliśmy. Dobrze. Wow, nice. To jeszcze do naszemu bohaterowi brakuje, ja wiem, ze 100 expa może. 3 skill pointy. No. Ja czekam na jakąś lepszą konkretną broń chyba dla Erika, z tego co pamiętam, bo nie patrzę. Ja szczerze mówiąc, ten odcinek, a poprzedni, nagrywałem. Znaczy, różnica między nagraniami to 10 dni. Rozumiecie, to. Różne tam rzeczy w życiu prywatnym się musiały wydarzyć, nie wydarzyły, się wydarzyły. I dlatego była to przerwa w nagrywania. A, patrzcie, i to jest ta druga, ta dróżka do naszego... Head back to cobblestone. Okej. I później pewnie pójdziemy do Emerald Coast, albo do... Nie, no pewnie tak pójdziemy po tym cobblestone, mi się wydaje, bo jesteśmy teraz już lepsi. I co? I przez co? Jesteśmy lepsi, to będziemy mogli tam iść, bo wtedy była ta blokada w postaci jakiegoś tam typa, który nam zakazywał po prostu przejścia tego. Bo lepsze sobie potworki to latały. Jaka ładna ta grafika jest, mimo wszystko. Jest jakiś taki majsterszy graficzny, że super realistyczny, ale to tak. O kurwa. O. Nie wybuchło? Ale będzie kombo, patrzcie. Jep, 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 jep. Jedno strzałowcy jebali. Uciekł. Ile expa? Bo teraz wyjebało tyle tych przeciwników po to, żeby ten exp był jakieś sensowny, żeby te walki były sensowne, żeby dłużej spędzić czasu w grze. 17 expa, no właśnie, ale przy naszym levelu jakby były normalne ilości potworów, jakby były na początku w tej krainie, to może byśmy mieli, nie wiem, kilka expa, 3 może max, tak szacuję. Okej, okay. I teraz patrz, atakuję tego typa. Widzicie? Mówiłem. To są jedno strzałowcy. Czemu uciekacie? Już myślałem. Ale czemu oni pierwszy atakują? Nie rozumiem. Taki mamy level, że nie wtrafiają. Nie będę się bawił ze wszystkimi co są to. Od razu je. No, czyli jednak troszkę mniej expa brakowało. Skill pointów 5. No, 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 no. Okej. Level poszedł do góry, więc myślę, że z takim czystym sumieniem możemy wrócić do tego naszego cobblestone. Ale chyba, wiecie co? To się tutaj do zebrania? Nie. Ja bym chyba sobie wziął potiona. Albo nie. Inaczej. Aha. Czyli wy macie już te? Baby, baby, okej. Okay. Medicinal herb. Okej. Okay. Czekaj, to i tak się uleczy. Fula. Aha, bo to tylko mamy nas zajebało. Dobra. Lecimy. Teraz będzie wątek główny, by się wydaje. Czekaj, 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 czekaj. Kupiec tutaj gdzieś jest, chyba w okolicy. Czy był? Nie, dzwonek. I konik, zajebiście. Nie w tą stronę, kolego. I teraz pewnie zobaczymy, że nasza sympatia została porwana. Ta blondyna, z tego co pamiętacie. Jak nie pamiętacie, to wam przypominam. Nasze kobusto miało być zaatakowane, z tego co wiem. Przez tych typów. Ale jeszcze nie zostało. Czyli zdążyliśmy przed nimi. Może będziemy je bronić? Kto wie? Hmm.
co teraz? Head back to Cobblestone. Head to your home. Okej. Okay. Jakiś ziomeczek? Co? Questa masz jakieś? Super. Czekaj, przecież to jest ksiądz. Kościół. Zasajbujemy. Cholera wie, co się tutaj wydarzy, a przypomina wam, że za to, że nas zabiją i za powrócenie do save'a, tak nas gra kasuje z kasą, no jak w Tibi jakiś, czy Bóg wie w czym. Masakra. Czekaj, skok, skok. Kółeczko, dobra, już zapomniałem. Nasz dom jest gdzieś tutaj. To grę trzeba, kurwa, grać, żeby pamiętać te wszystkie lokalizacje, naprawdę. Regularnie trzeba. Is that you, dear? I'm cooking. You'll be desperate to stuff your... Oh. Who are you? What nonsense are you talking? My boy is 6 years old. Co to się odjebało? Who do you think you are, waltzing in here and claiming to be some... Whoever you are, I want you out of my house this instant. Don't make me say it twice. Co to się odjebało? Jakbyśmy się cofnęli w czasie, czy co? Ludeczka, wiedziałem. Ej, cofnęliśmy się w czasie. Ej, by kurczaka normalnie nie jebną, jak w Skyrimie, no. Kuźwa, poszliśmy w podróż i patrzcie, jak się wszystko zjebało. Tutaj. O kurwa, będziemy mieli styczność z nami z przeszłości, albo... Wydaje ci się to zbyt oczywiste, no nie? Patrzcie, dopiero się tak fabuła fajnie zaczyna rozwijać. Po pięciu godzinach. Znaczy ja nie ukrywam, że ja dużo czasu poświęciłem. No w miarę dużo. Na XP, nie? Żeby to jakieś te walki miały ręce i nogi. No ale mimo wszystko. Tutaj jesteśmy, patrz. Ja pierdzielę, co tu się odjebało? Hey, granddad, can I borrow your ladder? W końcu mówimy, no nie wierzę. The Wimbley gem is scarf off and now it's stuck up. Well, we can't be having that now, can we? Hmm? We don't need the ladder anymore. That he said he was looking for you. Nope. I've never even seen him before. I think it might be me he's looking for, you know. Why don't you two run along and play and leave us grown-ups to talk? All right. Well, it's you.
isn't it? I knew it. I know music, but you don't look too happy, my lad. Care to tell you, old granddad, what's on your mind? I see. So, you're from a future where I'm no longer around. Well, well. And King Carnelian went and threw you in the dungeon. And to think I trusted that he'd do right by you. If I'd known how things were going to turn out, I would have told you everything instead of hiding the truth from you for all those years. But you don't have time to be listening to an old man's regrets. It's all about Rich. East out of the village, you'll come to Cobblestone Falls, as you know. Go there and dig in front of the three-sided rock. Three-sided rock. Got that? The three-sided rock at Cobblestone Falls. You'll know the one I mean. Oh, but what a fine figure of a man you've become. I'm so glad I got to see you all grow up. You'll be good now, lad. Don't waste your time bearing grudges. Live life with love in your heart. Always saw me, right? Co się teraz dzieje? Ja pierdzielę. Jakby wróciliśmy do teraźniejszości, czy co? Thanks for getting Gemma's headscarf. Come back and play anytime you like. It's ages till I gotta go home. What should we play now? Well, we could play, Oj, ten Akira Toriyama się postara tutaj, widzę. Ale jakiś ma swój wkład. Te wątki z czasem. Are you okay? I lost you for a minute there. Więc to się stało. Czyli jednak się spóźniliśmy. I can't believe they do this. Jasper and his goons must have ridden straight here after you got thrown in the dungeons and torched the place. Hey, just now, when you zoned out, the mark on your hand was glowing, and so was the root wrapped around that tree. Wow. So you went back in time and spoke with your granddad and yourself? That is... must have been the root here. It must have the power to show you the past. O, proszę, ciekawa teoria. Well, if what your granddad told you was right, then we need to head over to Cobble. Where did you say it was? East of the village? East of the village, yes. Listen, I know this can't be easy, but hanging around here isn't going to do anybody.
tych tutaj sobie ruinach jakieś znajdźki mogą być. Tak mnie za bardzo kusi, żeby... mówię. Niby nic, ale jednak 6 golda jest. Dobra. East Cobble. Emerald Coast. Dobrze, więc dobrze idziemy. W dobrym kierunku. Barrel Cobblestone Falls. Head to the Emerald Coast and investigate the freeze side rock near Cobblestone Falls. Czyli jesteśmy bardzo blisko. Co by tu mamy? Free rocks, free rocks. Nie wiem, to mega widoczne, to nie ma opcji. Trzy kamienie. Czy to skały? Sorry. Jest coś, okej. Okay. Tak, tutaj zobaczymy. Pierwsza skała. O, wiadomości mapa, czy co? Letters, huh? The top one there has seen better days, that's for sure. My dearest, darling baby boy, when finally you come to read this, I will almost certainly be long dead. You see, not long after you were born, our beloved kingdom of Dundrazen was attacked by an army of monsters. I was forced to flee with you in my arms and expended the last of my strength in ensuring that you, if you are fortunate enough to have been found by some kindly soul, you must seek out the King of Heliodor when you come of age. Our kingdom and his have long enjoyed close relations, and your father and I would trust him with a... Never forget, my son. You are a prince of the Kingdom of Dundrazil. But more than that, you are the luminary. Yours is a way. It is you who must stand against the darkness and banish it from our world. It breaks my heart to leave you, my darling. But it is the only way. It's from someone important to you, right? Your mother or something? Don't worry, you can tell me about it later. What about the... Oh, co tam było? To my dearest grandson. I haven't the foggiest how you managed it, but I met your future self today. As promised, I've buried some things here that will help you on your way. Have you read your mother's letter yet? It was in your basket with you when I first found you. It was because of that letter that I asked my Amber to send you to see the king when the time came.
I don't know why Dundrasil was attacked, or why King Carnelian thinks so badly of you. I'm just an ignorant old man from a little village in the country. But I do know that the answers are out there somewhere. The keystone in this box will open the door of departure off to the east. You must go out into the world and remember now, don't waste your time bearing grudges and live life with love in your heart. All the best, now and forever. So we use the keystone to open the door of departure and head out into the world, huh? Well, sounds easy enough. You said it was just east of here, right? Well, what are we waiting for? Oh, I know what we're waiting for. I've got some unfinished business to attend to. The orb. The King's Barrow is not too far from here. And just down the way, in fact. Let's go cl- King's Barrow, okej. Czyli pasuje. Czekaj. Tutaj byśmy zbliżyli, ale tutaj coś było tego błyszczącego. Czyli tutaj nie przejdziemy mimo wszystko. Już nadzieję sobie zrobiłem jakąś mega znajdźkę. Co to za kobieta? Po stylce zajdziemy, bo to żywa. Czemu ucieka? No kurwa. Oj, od razu atakuje. Okej, okay, nie wnikam, dlaczego nie atakował. Lepiej dla nas. Chyba ktoś tutaj z twórców gier, znaczy gier, tej gry był fanem zespołu Queen, bo cały czas Eric mówi ten jakby prawie że dokładny tytuł piosenki zespołu Queen. Another one bites the dust. Czy bites the dust. Czyli gry się piach. Gość. Jakiś... To może być grubo. Dobra. Fajnie eksponatuje. Teraz tak. O, na jednego hita może? Szkoda. Ile expa? Who else wants some? Wow. Ale to już wiadomo, że... O, tam coś jest. Bardziej wymagające przeciwnicy. Tam coś błyszczy i muszę tam iść. Fajnie.
teraz tak, ja widzę, że tutaj już mamy 30 minut nagrywania, więc wiemy, do czego będziemy zmierzać, do jakiego miejsca. O, tam, przez te schody do Kingsborough. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak... Właśnie, widzicie sami, Red Orb. Będziemy szukać. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do kolejnego odcinka z serii Dragon Quest XI. Dzięki wam za uwagę i do następnego odcinka. Cześć wam!